Na ten dzień z pewnością czekało wielu kibiców, ale i piłkarzy, bowiem Liga Halowa to jedna ze sztandarowych imprez sportowych w gminie. Dziś ciężko sobie wyobrazić okres jesienny i zimowy bez popularnej halówki. W środę zainaugurowano kolejny sezon rozgrywek. Nie brakowało starych dobrych znajomych, choć grających pod nowymi szyldami. Większość zespołów już występowała, piłkarze również, chociaż zmieniają się nazwy drużyn. No jesteśmy zadowoleni, ponieważ to, jak pamięć się, już 15. odsłona Ligi Halowej. W tym roku, jak od 3 lat, będzie nazywała się jako Meblosty Liga Halowa, czyli pod nazwą sponsora popularnego firmy Meblosty. Otrzymaliśmy również wsparcie techniczne od hurtowni sportowej z Zielonej Góry. Roszady w zespołach związane są z ważnym punktem regulaminu. Nie może grać więcej jak 4 zawodników z 4. ligi. No, jak wiadomo, ten trzeba awansować w 4. lidze, więc ci zawodnicy musieli jak gdyby przejść do innych zespołów. Dlatego zakładam, że liga będzie bardziej wyrównana, nie będzie takiego jednego potentata, jak miało to miejsce w roku ubiegłym czy 2 lata temu. Chociażby takie firmy jak Meblostyl, czy Tomato, czy Hurtownia King. Teraz zakładam, że ta liga będzie bardziej wyrównana. Pierwszy dowód mieliśmy już w środę. W meczu na szczycie zmierzyły się ze sobą druga i trzecia drużyna poprzedniego sezonu, Football Academy i Marco Meble. Wynik to 1-1. W pozostałych ciekawych spotkaniach Tornado rozbiło Urząd Miasta 6-1, zaś Hoptop Art udowodnił świetną dyspozycję z poprzedniego sezonu i zdemolował Orlika Bytnice aż 8-1. Równie wysoki wynik padł w meczu drużyny Liros, mającej w składzie kilku zawodników ubiegłorocznych triumfatorów Tomato z Kamieniem. Rezultat to 6-1. A jeśli już mowa o wynikach, warto przypomnieć, że w tym roku rozgrywką ponownie towarzyszy Liga Typerów. Taka, myślę, fajna zabawa. Wiemy, że ci, którzy interesują się futbolem, czy w ogóle sportem, lubią typować swoich faworytów. Wszelkie informacje odnośnie zarówno Meblosty Ligi Halowej, jak również relacje na bieżąco, Ligę Typerów, znaleźć można na stronach Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na Facebooku. Przygotowana jest specjalna zakładka. Już pierwsza kolejka spotkań pokazała, że emocji w tym roku nie zabraknie.